30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przechodzi do historii. To szczególny finał również dla nas, dlatego że po raz pierwszy jako powiat głubczycki, jako gminy z powiatu głubczyckiego wystartowaliśmy swoim sztabem. Dziękujemy wszystkim tym, którzy zaangażowali się w całą akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, wolontariuszom, a przede wszystkim naszym mieszkańcom, którzy właśnie ten jeden dzień w roku swoim uśmiechem i datkami wrzucanymi do puszek czynili dobro. Dzięki takiemu zaangażowaniu i wsparciu zebraliśmy imponującą kwotę – ponad 72 700. Czyni to drugi wynik pod względem wielkości spośród 46 opolskich sztabów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To nie jest jeszcze ostateczna kwota, póki co jeszcze trwa zbiórka do e-skarbonki oraz aukcje elektroniczne. Dziękujemy za bycie razem z nami, bo to razem za chwilę zamieni się w wymierną korzyść, jaką jest wsparcie szpitali. Nasz głubczycki szpital otrzymał do tej pory sprzęt o wartości ponad 1 200 000. To ile dobra pojawiło się na 30. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie naszego powiatu. To znaczy, że to dobro z całą pewnością wróci do nas. Dziękujemy przede wszystkim zaangażowanym samorządom gminy Branice, Kietrz, Głubczyce i Baborów, który grał swoim sztabem. Mam nadzieję, do zobaczenia na 31. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzień dobry Państwu. W minionym tygodniu, to jest od 31 stycznia do 6 lutego bieżącego roku, do stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach wpłynęło 9 zgłoszeń, które dotyczyły 3 pożarów, 5 miejscowych zagrożeń oraz 1 alarmu fałszywego. W działania interwencyjne zaangażowanych było łącznie 69 strażaków oraz 21 pojazdów z Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu głubczyckiego. I tak oto w poniedziałek 31 stycznia, kwadrans przed godziną 16, strażacy z jednostki OSP w Kietrzu zostali zadysponowani na terenie swojej miejscowości na ulicę Górską w celu usunięcia z drogi konaru drzewa. Tego dnia po godzinie 16 funkcjonariusze z Głubczyckiej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej zostali wezwani do jednego z mieszkań położonych na terenie miejscowości Dzbańce Osiedle. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastali osobę zgłaszającą, od której uzyskali informację, że wewnątrz mieszkania na podłodze leży poszkodowana kobieta, która nie jest w stanie poruszać się samodzielnie. Strażacy natychmiastowo przystąpili do działań zmierzających do sforsowania drzwi przy użyciu sprzętu hydraulicznego. W tym czasie na miejsce przybył zespół ratownictwa medycznego oraz patrol policji. Po otwarciu mieszkania ratownicy medyczni w asyście policjantów weszli do jego wnętrza, udzielając kobiecie niezbędnej pomocy, a następnie poszkodowana została przetransportowana do szpitala. W minioną środę 2 lutego po godzinie 13 zostaliśmy powiadomieni o zapaleniu się sadzy nagromadzonej w przewodzie kominowym jednego z domów jednorodzinnych usytuowanych w Wojnowicach na ulicy Okrężnej. Interweniujący na miejscu zdarzenia strażacy rozstawili podnośnik hydrauliczny w celu uzyskania dostępu do szczytu komina. Podali strumień proszku gaśniczego przez wyczystkę oraz prąd wody za pośrednictwem lancy kominowej do wnętrza przewodu dymowego. Wykorzystano również posiadany zestaw kominiarski w celu strącenia sadzy oraz kamerę termowizyjną umożliwiającą kontrolę temperatury komina. Ponadto we wszystkich pomieszczeniach budynku dokonano stosownych pomiarów, które wykluczyły obecność w nich tlenku węgla. Podobne w swym zakresie działania związane z pożarami sadzy w kominach prowadziliśmy również w piątek 4 lutego po godzinie 17 w Chruszczelowie oraz przed godziną 19 w Baborowie na ulicy Wąskiej. Również w piątek 4 lutego, kwadrans przed godziną 10, w Ciermięcicach dwa zastępy strażaków z Głubczyckiej JRG oraz OSP Pietrowice uczestniczyły w działaniach, których celem było zabezpieczenie na dachu stodoły naderwanego w wyniku silnego wiatru arkusza blachy, zwisającego niebezpiecznie nad jezdnią.
Tego dnia, przed godziną 14 w Boguchwałowie, strażacy z miejscowej jednostki OSP wraz z ochotnikami z Baborowa i funkcjonariuszami z Głubczyc podejmowali działania interwencyjne zmierzające do usunięcia niebezpiecznie przechylonego drzewa opartego na innym, które stwarzało zagrożenie dla użytkowników placu zabaw. To na dziś wszystkie informacje. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne wiadomości już za tydzień. Dzień dobry Państwu. Znajdujemy się na krytej pływalni Hydrosfera w Kietrzu. To niezwykle przyjazny, kameralny, czysty, zadbany obiekt, który jest zarządzany przez fantastyczną ekipę zaangażowanych, pełnych energii i pomysłów ludzi. Drodzy Państwo, serdecznie zapraszamy już teraz, w tej chwili na ferie zimowe. To ci ludzie właśnie organizują tutaj fantastyczne gry i zabawy dla wszystkich dzieciaków. Przypomnę, że dzieci w okresie feryjnym mają specjalne ceny biletów 6 zł za godzinę. Mamy na wyposażeniu tor przeszkód, a zatem to nie tylko pływanie, to również frajda, zabawa. Ale stoimy tutaj dzisiaj przed Państwem, ponieważ wszyscy razem chcemy zaprosić Państwa do udziału w walentynkach z Hydrosferą. Już 12 lutego, a zatem w sobotę, tutaj w tym obiekcie przygotowaliśmy dla Państwa i odbędzie się 12 lutego specjalny wieczór. Startujemy od godziny 16. O godzinie 16 odbędą się już pokazy ratownictwa. Przyjadą specjalnie do nas ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z Raciborza. Pod kierownictwem pana Krużołka będą tutaj pokazywali, jak należy reagować w sytuacji zagrożenia w wodzie, ale będzie również taki czas, gdzie będzie instruktor pływania, który może na przykład zająć się Państwa dziećmi. Państwa natomiast zaprosimy w tym czasie na specjalny masaż. Będzie tutaj również kino. Tak, w tym obiekcie będzie kino. Pływamy do północy, drodzy Państwo, więc to będzie wybitny wieczór i ten wieczór dla każdej pary to tylko cena 30 zł. Zatem pamiętajmy o tym, że poruszamy się oczywiście w obostrzeniach pandemicznych, więc ilość miejsc jest u nas ograniczona, ale czekamy na Państwa wszystkich bardzo serdecznie i myślę, że teraz wszyscy razem wypowiemy to magiczne słowo. Raz, dwa, trzy. Zapraszamy!